Dobry wieczór Państwu, z tej strony Wowonio, witam Was w 33. odcinku Polhajs TV. Dzisiaj jesteśmy w Poznaniu. Polhajs TV, dziwko! Kochani, witam Was ponownie. Aktualnie jesteśmy pod studiem NWJ i oczekujemy na słynny autokar. Dokładnie, słynny autokar spod Proksimy w końcu się odnalazł i właśnie do nas jedzie. Ale tymczasem zobaczmy, co dzieje się aktualnie w studiu NWJ, bo z tego co wiem, są tam już chłopaki i przygotowują merch, który będziemy Wam sprzedawać za grubą kurwa kasę. Zapraszam. To kawałek o stylu, nie my swagu ze swagiem, synu. Co jest kurwa? Mieli pracować kurwa, zobacz co się dzieje. O, dzień dobry. Do widzenia kurwa. Co Pan tutaj robi? Lachę. Komu? Tobie. Proszę Państwa, nie wiem czy słyszycie, ale słuchać już odgłos cofającego autokaru. Czy go widać? Chodźmy Tomeczku, zobaczymy. Proszę Państwa, jest! Te emocje po prostu, które mną targają, są niesamowite. Słynny autokar spod Proksimy jest tutaj. Tak właśnie powstaje historia. Będziemy jechali do Poznania autokarem, którym jechało RS Remut. Ale nie powiem, kogo jechało, bo będę miał problemy z prokuraturą. Proszę Państwa, autokar podjeżdża właśnie pod samo studio. Widzimy tam kierowcę, piękny pan o siwych włosach, który będzie dzisiaj prowadził nasz wspaniały autokar. A gdzie my w ogóle dzisiaj kurwa jedziemy? Jedziemy dzisiaj całą ekipą do Poznania. Tede po wielu latach niesławy powraca do stolicy Wielkopolski, a my powracamy tam razem z nim i możecie być pewni, że będzie kurwa najgrubiej, jak tylko się bawi ekipa NWJ, a my wam to wszystko kurwa pokażemy. Szybkie fury, łatwy pekiel, beat, buja, dekiel, trap, house. A co to za łysy chuj tam w środku? Patrzysz, Olo, jakbyś miał mi dopierdolić, kurwa. Spałem godzinę, kurwa. Ja w twoim wieku w ogóle nie spałem. To chodź. No bo pierwsza, idź. Pierwsza. Się trochę, ale ja się wstydzę najbardziej. Kurwa. No dobra, no to ja idę. Kręcisz? Kręcisz? Cały czas cię kręcę, a ty mnie kręcisz. Dzień dobry. Dzień dobry też. Pewna era dobiega końca. Gała? No ile mi wstępu? Ja mam bilety. Bądź ty! Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj, tam, kamery, tam. Aha, kurwa, cześć. A cześć. Dobry wieczór. Chuj w dupę wówuniowy. Ma pan przesrany dzisiaj. Filip, Filip. Tak. Co? Powiedz coś. Dzień dobry. Gdzie jest ten spięć, dziwko? Wiecie co, to jest ważna chwila, zobaczcie tutaj. Wiza do Poznania, więc wyruszamy, ekipa Wielkie Jał i przyjaciele wyruszają właśnie w historyczną wyprawę. Autokar jest pełny, jedziemy po naszego kochanego Tedasa. Na kawacy. Dzień dobry Państwu, witam na pokładzie naszego szalonego autobusu. Chciałem od razu zaznaczyć, że to jest ten słynny autobus od zespołu RS Remont, ale to chyba wszyscy już wiecie, bo czuć murzynem. Jesteśmy obecnie na drodze na Kawaty, gdzie odbieramy naszego mocodawcę i tego, który nam wszystkim płaci, czyli Jacka Granickiego Tedę. Nie wiem jak wy, a ja dostaję hajs za tą wycieczkę. Ja też! Jeszcze raz Was wszystkich witam. I mam nadzieję, że podróż minie nam bez awantur i że wszyscy będą pijani na powrocie. Współczuję panu kierowcy, dość lekko tutaj uśmiecha. Ale jak będzie oglądać, to na pewno nie będzie się uśmiechał. To będzie płakał. Tak też można. Na kawaty jedziemy? No to ja się teraz o tym dowiedziałam. Ale świetnie, jedziemy na kawaty. Jak się czujesz z tym, że nie jedziemy do Poznania, tylko na kawaty? Zawstydziłam się. Obecnie jest 39 osób plus pan kierowca. Super. Podskakujemy przy zakrętach, wszystko wierzło. Jak z kebabem u Turka. Panie, smakował kebab? Dupę nie urywa. Cierpliwości. Czujecie zapach murzyna jeszcze? Gały. W straczu. A skąd wiesz, jak pachnie murzyn?
ona z doświadczenia. Zawsze mama jak biegła murzynka na święta. Piękny, niesłoneczny dzień, ale słońce świeci w duszy mej, a radość w niej też kwili, gdyż dożyłem chwili tej, dożyłem tej chwili. Jak mówił wiersz, dziś jest ten dzień, w którym ekipa Wielkiej O jedzie zagrać koncert w Poznaniu. Nie grałem tam podobno 9 lat, ja myślę, że 8, ale to nie ma znaczenia. Po prostu nie grałem tam twój długo, za długo i tak naprawdę jeżeli zagramy ten koncert i nic się nie wydarzy, to moglibyśmy na tym zakończyć drogę zwycięstwa. Ale droga zwycięstwa ma to do siebie, że trwa w nieskończoność. Zwyciężanie mamy we krwi, bo jesteśmy NWJ i mamy skrzydła. Proszę Państwa, oto pierwsza stacja na naszej pięknej wycieczce. Zatrzymujemy się na Kawatach u Jacy pod blokiem i Jaca dołączy do naszej szalonej ekipy. Dzień dobry panom, witam. Kurwa, jak wzruszony nastroje? Jestem. Jak nastroje? Ty jak ci siwe włosy jebałem? Posiwiałem na hardkorze. Powiedz mi, Jacku, kiedy ostatnio zgrałeś w Poznaniu? To jest sporna kwestia, 8 albo 9 lat temu. Czego? A pamiętasz też w jakim klubie, czy nie pamiętasz? Ostatni raz grałem w klubie takim, taki mały klub, Tokio się nazywał, Tokio. Aha. Nie zdaliśmy tam pierdolnej w palnik. To pamiętam. A to jeszcze były czasy, jak nagrywałem operację Tuning, więc... A jak twój nastrój? Ja? Wybornie. Jestem tak? Trzeźwy. Jeszcze? Nie no, to w ogóle zasada trzeźwości obowiązuje nas w tamtą stronę. Kurwa, to jest piękne, że są wszyscy, nie? Zajebiste, to jest... Kurde, przywieźć twoje mielno do Poznania, to jest kurwa to. O której wróciliście dzisiaj do Warszawy? Słyszałem, że dosyć wcześnie. O 8.30, koło 9.00 kładłem się spać, a obudzony budzikiem o 11.50 pomyślałem sobie, to jest naprawdę świetny moment na to, żeby pojechać do Poznania. Co jest kurwa raz, dwa, trzy? Co jest kurwa raz, dwa, trzy? Myślę, kiedy byłem w Poznaniu, to był albo SND Melfon, albo jakiś warszawski deszcz, ale 7-8 lat temu, no. Nie byłem nigdy. Pierwszy raz jestem, bez kidu. Będę. Grałem ostatnio z Filipem razem, robiliśmy gruby grób. Ostatni raz byłem, stary, byłem przebrany za króla Eryka Darłowskiego na rynku i robiłem sobie zdjęcia z dziećmi. A jakoś 4 lata temu. Tak. I dopiero wyskoczyłeś z puchy po tej akcji. Dokładnie. Pani się służbowo czy prywatnie? Jak najbardziej prywatnie. Jak się pani bawi? Jest rewelacyjnie, bardzo kulturalni młodzi ludzie. Myślę, że to będzie udana wycieczka. Jak się bawisz? Jeszcze raz? Kiedy ostatnio byłeś w Poznaniu? Dawno nie byłem już, właśnie. Niezwykła podróż. A Małgoszu, kiedy ty byłeś ostatnio w Poznaniu? 8 lat temu? Na komunii chrześniaczki. 2 tygodnie temu, jak brałem furę na handel. Z rok temu, na targach handlu chyba. 2 lata temu. Po co byłeś? Na zawodach driftingowych. 3 lata temu. Stary, nie pamiętam. Dawno byłem w Poznaniu, ale pamiętam, kiedy byłem z ekipą Wielkiej O w Poznaniu. No kiedy byłeś? Byliśmy tam na trasie SND Milfon Tour w 2006 czy 2007 roku. Było naprawdę bardzo fajnie. Graliśmy w Eskulapie i cały Poznań się świetnie bawił. Więc ja mam nadzieję, że dzisiaj będzie równie zajebiście, albo nawet jeszcze bardziej. Bo przecież tyle lat nas nie było, że... Nie spać! Zwiedzać! Zapierdalać! Nie spać! Zwiedzać! Zapierdalać! Chyba w poprzednim wcieleniu, bo w tym jeszcze nie. 2 lata temu i pamiętam piękny moment, historyczne słowa. Podchodzi do mnie typ na placu teatralnym i mówi: komura, siano, wszystko. Z rok temu, człowieku, zupełnym przejazdem i przypadkiem. Pierwszy raz jestem w Poznaniu. Tak, będę. Debiut? No. To ruchamy go, kurwa. W zeszłym roku. Po co? Napierdalać się burgerów w 7 Streetie, polecam. Ja nigdy nie byłem. Debiut? To będziesz ruchany. No tak trudno. Na konferencji z samorządu studentów. Jakieś 4 lata temu. Jaką nutą zawiało, kurwa. Nara. Nie, było zajebiście. Nie, nieważne. Kiedy ty będziesz w Poznaniu? Nie byłam. Nigdy. Debiut. Nie. Bo tutaj jest taka akcja, że ten, kto jedzie 5 razy, będzie ruchany. Nie, dzięki, nie. Kiedy ostatnio byłeś w Poznaniu? Wczoraj. W zeszłym roku. Oj, nie pamiętam, już dawno. Powiem ci, że nie pamiętam, ale od dzisiaj Poznań będzie mi się kojarzył z nowym Doznaniem. Jak wiesz, co robiłem w życiu, skakałem na spadochronie, jeździłem w drifcie, w rajdach, przy 160 zeskoczyłem z motocykla, jak się rozpierdoliłem
ale nigdzie kurwa nie jechałem autokarem pakę na godzinę, jak gościu kurwa nie widział nic, bo mu kurwa wentylacja nie działa, stary, i powiem ci kurwa, przeraziłem się. Kierowca właśnie zdradził, że o 4 wrócił z wesela. No. To niech pan nie kucha na szybę. Ja jako najstarszy w ogóle opiekun tej wycieczki, to się wszystko kurwa wymknęło spod kontroli, ja tego nie ogarniam w ogóle. Nigdy, jedziemy pierwszy raz. A jest taka akcja, że kto jedzie pierwszy raz do Poznania jest ruchany przez pozostałych. Dobra, że o co chodzi? W Poznaniu kiedy byłaś ostatni raz? W Poznaniu kiedy byłam? Nigdy nie byłam. Kurde, byłem ostatnio z 5 lat temu. Po co? Po to, żeby zobaczyć to miejsce, gdzie żygał Bond z BGC. Widziałem, specjalnie wszedłem do tej pijalni, za wszelką cenę mnie zniechęcali, że to wcale nie jest najlepsza atrakcja w Poznaniu. Poznałem, że jest. Poszedłem tam zobaczyć, usiadłem na tym miejscu, z którego był zrzut robiony. Kurwa, o tym nie pomyślałem, że to zrobić. I tylko po to tam pojechałem. Fajnie jest, jedziemy, z tyłu muzyczka gra. Jestem tutaj z kilku powodów, mój drogi. Po pierwsze, z kronikarskiego obowiązku, bo chcę być świadkiem ważnych rzeczy, a to jest ważna rzecz, która się człowieku odbędzie już niedługo, miejmy nadzieję. Po drugie, dlatego, że od paru lat przechodziłem do Wielkiego Joe, kurwa, i tam był ten temat cały czas Poznania. Byłem w tym, chcąc nie chcąc, byłem w tym. Po trzecie, bo chcę, ponieważ moją pracą jest też opowiadanie historii. Chcę być świadkiem takich wydarzeń, żeby potem móc lepiej, jeżeli będzie taka potrzeba, opowiedzieć historię i przez to, że jestem świadkiem takich emocji, jakie są tutaj, te emocje odwzorować na ekranie. Kurwa, w liceum na wycieczce szkolnej. Co widziałeś wtedy? Fajna, byłem najebany. Byłem w Poznaniu kiedyś. Proszę państwa, pierwszy postój na siku, jedzenie, jesteśmy na autostradzie, McDonald's jak widać pada, tam niektórzy w toalecie, część tam pod daszkiem pali papierosy, ale nas interesuje bardziej ta sekcja, która ma pieniądze. Zobaczmy, co się dzieje w McDonaldzie. Patrzcie, jak strojak wpierdala, widać, że zarabia kasę, grubą pęgę. Ja, że zarabiam mało, to jem sałatę. Eko, polecam. Mogę powiedzieć, że jest pięknie, wieziemy ze sobą świetną pogodę. Warszawski deszcz ciągle pada, wiadomo. Truskulowo. Szkoda, że nie ma z nami numera, ale pewnie doszlifowuje, wiesz. Płytę. Ale co, no będzie fajnie, mam takie wrażenie. Podobno w Poznaniu świeci słońce. Jeśli tak jest... To przywieziemy im deszcz. Nie, to zostawimy sobie poznańskie słońce. No to chyba jest bardzo symboliczna sytuacja. A jak będzie padało, to wiesz, to też będzie dobrze. No co tu dużo mówić, w hali nie będzie padało. Pedał! No. Filip się przedstawił. Renowa ksywa, pedał. No tak to jest. Największym problemem chyba tego typu sytuacji jest to, żeby zebrać teraz całą ekipę z powrotem, tak? Bo jak oni wszyscy gdzieś wyjdą, to jest problem. No i widzisz, wracają pojedynczo, po dwie osoby, po trzy. Fatalnie. A trzeba jechać. Halo kochani, są wszyscy kazymatare? Naprawdę? Na pewno? O, co powiecie? Nie pan otworzy, jeszcze tutaj DJ Timon spóźniony. Możemy startować, są wszyscy. 3, 4! A teraz od tyłu tak jest! 3, 4! Grać w ping-ponga, wiesz, jak robisz komuś loda, to się robisz, to głową odbijasz o ten brzuch. Aha. Jaka jest ulubiona dyscyplina sportowa pacjentów onkologii? Odpowiedź to rugby. Pamiętaj, żeby ruchać ostatnio, żeby inni za luźno nie mieli. Kiedyś w podstawówce jechaliśmy na wycieczkę, mieliśmy jechać na wycieczkę, zbiórka była o 6 rano. Byliśmy tam już w autobusie, czekamy. Przyjechała policja, by sprawdzić autokar i kierowcę. Okazało się, że kierowca jest nietrzeźwy. Musieliśmy wrócić do domu. Ale nasz też jest nietrzeźwy. Wiem, dlatego mam miłe wspomnienia w związku z tą wycieczką. Jaka jest ulubiona dyscyplina sportowa niewidomych? Siatkówka. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. Czym byłaby telewizja Polhaj TV, gdybyśmy nie pokazali kibli, kurwa, w autokarze, ale niestety teraz jest zajęty. Kto jest w kiblu? No podejrzewam, że w kiblu jest jeden z pasażerów.
Słuchaj, no tego się zaraz dowiemy, tak naprawdę to jest wielka tajemnica. Wszyscy czekają od półtorej godziny. Halo! Czekajcie. Przekręć klap. Takie stare amerykańskie przysłowie. To impress the chick, do the helicopter trick. Every Friday, my head's spinning round and round. Been working all week now, baby. Yes, it's my day. I'll take a trip downtown to my favorite club now, baby. That's when I see you. With loving arms to fall into. But I'm not looking for full-time love. There's still so much I wanna do. Hey, tam jaja ci wylizać. Bardzo grzecznie. Dobrze się bawią? Bardzo dobrze. Cudowna Polska. Umieją pić. Tak jest. Zobaczymy na powrocie, jak będzie, nie? Będą spać. Kochani, jesteśmy już w Poznaniu. Tył autobusu jest w stanie agonalnym, zresztą przód trochę też. No już bym chciał wysiąść z czegoś. Jest gruba patusiarnia, jest gruba, ciężko. Ja też chciałbym już wysiąść, kurwa. Że tak powiem, za mało powietrza tutaj jest, nie? Jesteśmy w Poznaniu z godzinę już i nadal nie dojechaliśmy. Proszę Państwa, jesteśmy w Poznaniu. Oczywiście jesteśmy spóźnieni, powinniśmy tutaj być prawie godzinę temu. Ale jednak ciężko jest bardzo zapanować nad tym rozryczanym tłumem, który wypełzał, kurwa, na każdym postoju. Ja jestem trzeźwy. Krótkie słowo, Jacku. Czekaj. Całuj. Poznańska ziemia. Całuj. A, fantastycznie. Pozdrawiam ekipę z karetki. Dzień dobry. Proszę Państwa, zbliżamy się do sceny. Jesteśmy spóźnieni w chuj. Zobaczymy, jak to wygląda. Dobra. Cześć przyjacielu. Cześć przyjacielu. Siema. Z tym się jebało? Z tym się jebało? Kochani, spóźniliśmy się troszkę, ale już za momencik zaczynamy. Bo zalepszymy tu pałeczkę. Będzie naprawdę się działo. Super. Także trzecie również Wołomia, Tomka. Przywitaliśmy się. Teraz idziemy po sprzęt. Jacku, uważaj, tu są schody. Uważaj. No. Więc przywitaliśmy się już z poznańską publiką. Tutaj nasi ludzie już wchodzą. Jest wspaniale. A teraz pokażemy Wam, jak wygląda VIP Room. Witam szanownego kolegę. Cześć. Jak się czujesz? Cieszę, że jest na swoim programie. Będę w programie. Jak się czujesz w Poznaniu? Świetnie. Grałeś tu ostatnio, chyba 2 tygodnie temu, nie? Poznań to jest drugi dom, tydzień temu nawet. Tydzień temu. Było świetnie, naprawdę było zabawnie. Bardzo. Oglądałem Twój wywiad z ludźmi z Poznania. Świetny wywiad, naprawdę. Bardzo jestem zafascynowany postaciami takimi jak Body Christ i właściwie bardziej jestem zafascynowany Body Christem niż bonusem. Bonusa BGC wszyscy już znają. Dokładnie. A Body Christ jest tutaj nowym jakby... Nie wiem, jak to powiedzieć, to jest... Zjawisko. To jest dobre słowo, zjawisko. Jest świetnym gościem. Hej. Jak ci podoba różowy wyprum? Stary, powiem ci, za zagadnienie techniczne nagrywałem przed chwilą na slow-mo iPhone'em, jak Jacek podpisywał buty i niesamowite jest to, jak żarówki i kolor ścian psuje totalnie jakość. Wygląda jak wyrenderowane w 240p. A generalnie podoba mi się bardzo, jest to taki klasyczny polski kolor. Dostałem informację, że na końcu jest damski kibel i chcę zobaczyć, czy w damskim kiblu napisany jest głupi kołowiec. Jak, Jacku? Fantastycznie, jak to w damskim kiblu, jak w liceum. Nie mam w ogóle stresu, stary. To nie wiem, czy to jest dobry objaw. A przy tym jeszcze dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy, których nie mogę wam tu powiedzieć, ale to kurwa jest żenada. I naprawdę, kurwa, wszystkie obawy wszystkich są nieuzasadnione, ludzie. To nie wygląda tak, jak kurwa wygląda. Wszystko wygląda inaczej. Do tego chciałbym dodać jeszcze, to będzie w tym materiale? Tak. Enigmatycznie chciałem pozdrowić. Dzisiaj jest 14 maja. Mija rok i 4 dni od tego, jak się spotkaliśmy pod kinem Atlantik. Dziękuję, pozdrawiam. A ja jestem w Poznaniu. Kiedy słyszą, jak nawijam, mówią do mnie: ej, ziomek! Ej, ziomek! Ej, ziomek! Kiedy słyszą, jak nawijam, mówią do mnie: ej, ziomek, ej, ziomek, ej,
To nie moje, to ej ziomek, ale biorę to na moment. Ej ziomek, ja biorę to na moment. Co nie powiem, to ej ziomek, to milczenie nie jest złotem. Ej ziomek, ej miej złote, najpierw fame, potem flotę, to też rzecz. Miej ziomek, więcej zwrotek, miej fotek. Ej ziomek, jak chodzisz na tą drogę, tu to. Ej ziomek, i bonus tu to wypełnione. Miej ziomek, kiedy słyszą jak nawijam, mówią do mnie ej ziomek. Kiedy ja mówię twoja, wy mówicie stara. Twoja? Stara! Twoja? Stara! Twoja? Stara! Dobra, jeszcze raz, bardzo fajne. Kiedy ja mówię co, wy mówicie gówno, co? Słuchaj, no jest świetnie. Można powiedzieć, że spektakularny sukces, jak zawsze. Co ja ci mogę więcej powiedzieć? No stary, jesteśmy w Poznaniu. Wielka ekipa w Poznaniu po tylu latach. Jak widać, wielu poznaniaków czekało na tą chwilę z utęsknieniem. Wydaje mi się, że spełniamy dzisiaj ich marzenie, nasze marzenie, Jacka marzenie. Kurczę, no w ogóle wielkie uspełnia marzenia. No. Teraz, kurwa, patrzysz na zwycięzcę, rozumiesz? Tak wygląda, kurwa, człowiek, który... Zwyciężył, nie mówię, że wygrał, zwyciężył. Przeciwności losu, gówno, coś tam. Nie będę ideologii dorabiał. Stary, po prostu zrobiliśmy to, tak? I kurwa jest koniec. Sprawa jest kurwa zamknięta. Bo, jak mówił kurwa, niegdyś onegdaj kurwa lokalny kniaś, nigdy kurwa tu nie zagram. I w Mielnie też. W Mielnie zagrałem kurwa, w tym roku nie zagram w Mielnie, zagram obok Mielna. Bo mi się już nie chce u Maria w Kokobongo, sorry Mario. Dziękuję. Było się starać. Natomiast w Poznaniu grałem. Stary, naprawdę się byłem wzruszony, no. Ja kurwa pierdolę tam, sobie będzie przeżywał, że rubasz się kurwa w zniecach. Chłopie, dla mnie to jest kurwa ważne, to jest moje życie, rozumiesz? Stary, rap to moje życie, kurwa. Przeszedłem wszystko już, kurwa. Upadek, powstanie, kurwa, zwycięstwo, rozumiesz, kurwa. Droga zwycięstwa prowadziła nas właśnie tu, kurwa. I wiesz co ci powiem jeszcze, jeżeli się uda kurwa, a może się nie uda, bo kurwa ograniczenia logistyczne są, to se kurwa kupię kurwa wino musujące w Żabce na Jeżycach, dziękuję. Byłeś tam na scenie. Tak, byłem. Widziałeś to kurwa z bardzo bliska. Uczestniczyłem. I jak kurwa spojrzałeś, to co zobaczyłeś? Zobaczyłem lata pracy, takiej kurwa naprawdę solidnej pracy. Wiadomo, że zabawa i śmiech i kurwa hi hi haha. Ale robimy w chuj i zrobiliśmy w chuj, żeby tu przyjechać, nie? I udało się. Stary, dzisiaj na naszych oczach działa się historia. Coś niesamowitego. Dalej mam ciary, kurwa, na ciele. Jak, nie wiem, czy byłeś na początku, jak chłopaki wchodzili na scenę, co widziałem. Się działo. To był szok. Byłeś, kurwa, w paru miejscach z chłopakami w tym kraju, nie? No byłem. Parę mnie rzeczy widziałeś, nie? Widziałem dużo. No i kurwa, co dzisiaj zobaczyłeś? Rozpierdol. Klasyczny rozpierdol. To było jakoś inaczej, kurwa. No na pewno był kurwa autokar. I powiem ci szczerze, bo ja się go po prostu kurwa nie chcę wracać tym kurwa bydłem. Ale i właśnie wiesz co, jak stałem na scenie, to zastanawiałem się, czy nie zostawić fury pod studiem i się nie najebać. Bo na trzeźwo może być ciężko. Tak właśnie powstaje historia. Na tej scenie, którą właśnie tu panowie w Okropie już rozbierają, dzisiaj miało miejsce coś więcej niż rozpierdol, bo takie koncerty jak ten dzisiaj odbywają się naprawdę 3-4 razy w tygodniu. Jacek jeździ po całym kraju, wszędzie jest od zajebania ludzi i wszędzie naprawdę jest kurwa niesamowita energia. Ale dzisiaj twierdza Poznań została zdobyta. Niemożliwe stało się możliwe. Coś, co jeszcze parę lat temu wydawało się nieosiągalne, dzisiaj stało się faktem. Jestem mega zadowolony, że mogłem być częścią tego wszystkiego. I każdy z nas tutaj gdzieś czekał na ten moment. Każdy z nas chciał tu być i nie wyobrażałem sobie, że mógłbym tutaj nie zagrać. Nie wyobrażałem sobie, że mógłbym tutaj nie zrobić Podhajs TV. Jacek pewnie zagra nie raz jeszcze w Poznaniu, ale ten dzisiejszy dzień jest najważniejszy. Jacek osiągnął wszystko, czego osiągnąć teoretycznie nie mógł. I teraz jest proste pytanie, kurwa. Co dalej? Zobaczymy. Jedno,
Jak masz sercu, kurwa, miłość, kurwa, do melanżu, do bycia najlepszym, do rozpierdalania. Masz wokół się zajebistych ludzi. To prędzej czy później rozpierdolisz, rozumiesz? I tego się trzymaj. Bądź sobą, nie ulegaj presji. I nie chodź za dużo na koncerty, bo no Zabek chce i Bóg nie chce. Chociaż Zabem, kurwa, zobaczył Buda Krajsa live, ale przez to, muszę powiedzieć jedną rzecz. Obejrzałem ten odcinek, półtorej godziny, za granicą, na raty, na szczęście zawiesił nam połączenie. Przesadziliście, półtorej godziny z Budy Krajstem, a człowiek cały czas liczył, że będzie bonus BDC. A ten, kurwa, jednak tego Krzyśka męczył. Ale jedno ci powiem, zapamiętałem jedną ważną rzecz. Kurwa, w gówno odepniam tutaj. Kurwa, w gówno odepniam tutaj. Tej, kurwa, w gówno odepniam. Słuchajcie, dzięki Poznań, że byliście z nami. Dzięki Polsko, że jesteście z nami. Jeżeli nie możesz przyjechać do Mielna, tak widzisz, my przywozimy Mielno do ciebie. Wskaż miejsce, my tam rozpierdolimy. Chcesz doświadczyć rozpierdolu? Zadzwoń 0800 rozpierdol. Na razie, to był Pal Hajs TV. Ale pal tylko, kurwa, hajs, który rzucamy na koncertach. Prawdziwego nie pal. Chowaj go, kitraj i wydawaj, kurwa. Bardziej zresztą wydawaj niż kitraj. Masz hajs, wydawaj. I mów mi Captain Jack. Słuchajcie, chciałem coś powiedzieć normalnie, ale nie potrafię, jeżeli ktoś mnie podsłuchuje. Koleżaneczka, czapeczka na jeczka. Dementuję wszystkie plotki, to nie jest prawda, że Karasz jest rybą. Karasz jest człowiekiem, jak zresztą widać na załączonym Karasiu. Dementuję wszystkie plotki, podlotki, paskotki, idiotki. Słuchajcie, w tym momencie akurat to będzie przegięcie. Za chwileczkę spokojnie będziemy o was gadać. Masz ksywę Macklemore, Harry Potter w ogóle nie dał mi mikrofon i naprawdę nie wie, że wyjął baterię, a ja miałem dwie baterie swoje. Żaczek nie pali. Poznaliśmy się na Kali. Będzie dziś ambaras, coś tu jebnie za chwileczkę, dziś z Bareczkiem zaraz. Władimir Putin, ja cię proszę. Pokaż, czy nie wyłączyłeś mikrofonu, bo tak kurwa kozaczysz. Pokaż! O, co chcesz? Nie wyłączyłeś. Ty nie jesteś za młody, żeby palić papierosy? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ej, jestem. Co mi powiesz? Łup jaja! Za chwileczkę odjebałem mi Majka, zajebałem mu przed chwileczką w Majka. Komentuję wszystkie plotki. Podmotki, maskotki, idiotki. Ciężka wspaniała, tylko w jej bałaganu. Niech się piją, ale nie kisyka. Ogólnie to nie byłam jakąś wielką fanką, ale że po prostu ogarnęłam bilety na koncert jakoś dwie godziny przed tym samym koncertem. Poszłam tam. No i że miałam taką sytuację, czy miałam okazję, no to zrobiłam.